W Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyło się spotkanie kandydatów na posłów z wyborcami, w którym uczestniczył kandydat z listy krajowej Stanisław Kania. Podobnie jak inni pretendenci do nowego parlamentu, odpowiadał na pytania mieszkańców ziemi gdańskiej. Teraz jesteśmy już po tym spotkaniu w pustej sali Teatru Muzycznego w Gdyni i korzystając z okazji, ponieważ przeczytałem pana wywiad w Przeglądzie Tygodniowym, z którego dla mnie powiało grozą, chciałem zapytać, jaka była możliwość interwencji sojuszniczej zbrojnej w naszym kraju w tamtych latach? Tak, to ja nie sądzę, żeby tak można mówić, że to nie z wywiadu powiało grozą. Grozą wiało z naszej sytuacji i z komplikacji wewnętrznych, które niosła ona z sobą, z reakcji na to, co działo się u nas wokół Polski, nade wszystko u sojuszników. Tak, nie ma co ukrywać. Stał nasz kraj nie jeden raz w tych trudnych miesiącach w obliczu zbrojnej interwencji radzieckiej, sojuszniczej interwencji. Czy możemy się dowiedzieć, jak przebiegały kontakty i rozmowy z kierownictwem radzieckim wówczas? Tak, to były bardzo trudne rozmowy. Trudne nie tylko ze względu na to, jakie procesy zachodziły w Związku Radzieckim. Jak to wiemy, bardzo surowo oceniła to sama KPZR. Jakie tam występowały schorzenia w samym kierownictwie. Uproszczenia sądów w ogóle w sprawach sytuacji światowej, na temat naszego ustroju, gospodarki, życia partii. W bardzo szerokim zakresie wystąpiły tam deformacje. Ale wyrastało to również i z naszej samej sytuacji. Jej rozwojem niepokoiliśmy się sami. Cóż można było w rozmowach eksponować? Przecież nie naszych życzeń, które były oczywiste. Przecież nie tylko tego, że my mamy suwerenne prawo do rozwiązywania naszych spraw. To też przecież oczywiste. To taka powinność każdego kierownictwa. I nasze kierownictwo, ja również, nie zapominaliśmy o tej powinności. W czasie wszystkich tych rozmów eksponowaliśmy to, i ja również, że to właśnie w interesie Związku Radzieckiego nie leży taka uproszczona, nazwijmy to łagodnie, a brzemienna w najbardziej tragiczne skutki na dziesięciolecia reakcja na nasze sprawy. Że ich rozwiązanie do nas należy. Taki był sens tych rozmów, trudnych rozmów, że to nie nasz interes tylko przemawiał za takim właśnie podejściem, za takim naszym stanowczym nie, ale ich interes, radziecki interes, bo interwencja przekreśliłaby na całe dziesięciolecia to, nad czym pracowały pokolenia od rewolucjonistów w czasach powstań, aż po wielką epopeję wyzwolenia naszego kraju. To wszystko mogło zostać podważone. To mogło stworzyć trwały osad w stosunkach pomiędzy naszymi krajami. A poza tym, jakież niewyobrażalne byłyby konsekwencje dla socjalizmu w ogóle, dla ruchów postępowych w świecie. Cóż oznaczał taki krok? A więc nie nasz interes, a ogólny, szeroko rozumiany, przemawiał właśnie za takim stanowiskiem. Czy z łatwością przychodziło zrozumienie? Nie. Bardzo trudno odwołuje się do tego, co określamy mianem i schorzeń z tamtej strony i narastania zagrożeń dla rozwoju sytuacji wewnętrznej u nas. To były dwa nakładające się na siebie zjawiska. To czyniło całą sprawę niezwykle trudną, bardzo trudną. No najważniejszy jest finał. Nikt, mimo realnych zagrożeń,
przyjdzie, sądzę, czas, że o tym będziemy mówić pełniej, nie zdecydował się na ruch, który byłby ruchem tragicznym dla narodowych losów. Kończy się kadencja Sejmu, który zaakceptował koncepcję porozumienia zawartą przy okrągłym stole. Koncepcję, o którą pan zabiegał w latach 80-81. Teraz z kolei kandyduje pan z listy krajowej. Czy to oznacza zerwanie więzi z ziemią gdańską, z regionem, z którego wyszła idea porozumienia? No, bądźmy ściśli. Tu trudno o taki prosty związek między tym, co działo się w czasach, kiedy ja byłem sekretarzem partii, kiedy mój głos ważył na polskich sprawach bardziej niż głos innych. No takie jest usytuowanie sekretarza. Takie ono wówczas było. Autorzy tego zwrotu, w którego konsekwencji odbywają się i wybory, mają swoje nazwiska. Wśród tych nazwisk dzisiaj mnie nie ma. Tego nie trzeba zapominać. Są inni, jest pierwszy sekretarz partii, towarzysz Wojciech Jaruzelski, jest kierownictwo partyjne. To na posiedzeniu Komitetu Centralnego zdecydowano o takim zwrocie w przekonaniu, że on stworzy nową szansę dla Polski. Że on uruchomi dotychczas nie w pełni wykorzystane, może nawet w niemałym stopniu zablokowane pokłady inicjatywy, odpowiedzialności szerokich kręgów społeczeństwa. I jedno i drugie jest Polsce bardzo potrzebne, bo sytuacja nasza jest wciąż trudna. Nade wszystko sytuacja ekonomiczna. Narodowe porozumienie dla tej sprawy jest najbardziej potrzebne. No ale przecież nie trzeba ukrywać, że to otwarcie niesie z sobą również zagrożenia. Wyrastają one z doświadczeń przeszłości chociażby. Trudno mi się uwolnić od tego, nie tylko, że byłem świadkiem tych zdarzeń, że odczuwałem w sobie, może bardziej niż inni również, wielkie zderzenie intencji, gotowości, determinacji na szerokie otwarcie, na porozumienie. I z drugiej strony zawód, że to się nie udało. To nie może nie rzutować na spojrzenie na rozwój dzisiejszej sytuacji. A więc z jednej strony doświadczenie, a z drugiej to jeśli czytać, słuchać różnych wypowiedzi, różnych zapoznawać się z różnymi hasłami, to jakże niemało ludzi, to wpływowych ludzi, jest takich, którzy z jednej strony mówią o otwarciu, o demokracji, a faktycznie wzywają do konfrontacji. Chcą z wyborów uczynić operację, której główną treścią będzie kto kogo. I chcieliby widzieć tak w takim charakterze Sejm. Byłoby to nieszczęście dla Polski. Ja również patrzę z wielkim niepokojem na różne przejawy ingerencji w nasze sprawy polskie, już nie ze strony naszych sojuszników. Nikt nie odnotowuje czegoś takiego. Nie wszyscy przecież są zadowoleni z tego, co w Polsce się dzieje. Wśród partii, krajów, które nadal uważamy za sojusznicze. Nikt nie podnosi słów krytyki pod naszym adresem. Uznaje nasze suwerenne prawo do rozstrzygania o polskich sprawach. Czy można spokojnie wysłuchiwać i to w kraju w ostatnich dniach różnych wypowiedzi z zagranicznych obywateli, zagranicznych państw Zachodu o tym, kto to powinien w Polsce wygrać wybory?
czym to Polska zapłaci, jeśli wynik będzie niekorzystny z ich punktu widzenia? To też jest składnikiem tych obaw, że to otwarcie niesie z sobą nie tylko szansę, tego chce moja partia, cała sojusznicza koalicja, ta w szerokim rozumieniu tego słowa, nie tylko międzypartyjna, organizacje społeczne socjalistycznej koalicji, ale jest dość powodów, żeby stawiać i trwożne pytania o przyszłość. No a co się tyczy moich związków z Gdańskiem, zaczęły się one bardzo, bardzo wcześnie, dawno już. Byłem wówczas młodym człowiekiem, za takiego uważam siebie wówczas dziś, bo wtedy nie uznawałem się za młodego. Skierowano mnie, mnie tutaj po wielkiej tragedii grudniowej. Miałem liczne kontakty, dziesiątki różnych spotkań, dramatycznych dyskusji. I powstały związki o takim charakterze, że zmiany na funkcjach nie są w stanie przekreślić. Po prostu z wybrzeżem czuję się związany. Jak to gdzieś tam napisałem, mam tu licznych przyjaciół. Mam dużo po prostu z tego, co można by określić emocjonalnym związkiem z wybrzeżem, z ludźmi morza, stoczniowcami, marynarzami, innymi. Wszystkimi wami. Tyle mogę powiedzieć w tej sprawie. Powiedziałem to głośno na spotkaniu.